data dnia na czwartek 24 czerwca, w dzień pełni księżycowej i tak zwanego truskawkowego księżyca. Zanim odsłonię kartę, zapraszam Państwa bardzo serdecznie wszystkich na rytuał przyciągania miłości i szczęścia dzisiaj, właśnie 24 czerwca o godzinie 20:40 na moim kanale Orakel Miłości Loelia. Wspólnie przyciągniemy wszystko, co najwspanialsze. Proszę przygotować sobie różową świecę lub zieloną, lub obie. Różową na przyciągnięcie miłości, a zieloną na otwarcie i oczyszczenie czakry serca. Przygotujcie również kartkę i długopis, by spisać wszystkie sprawy, które chcecie przyciągnąć. Wykorzystajmy dzisiaj tą energię pełni księżyca truskawkowego, by zamanifestować miłość i szczęście. 20:40 na moim kanale dziś. Przejdźmy do karty dnia. To, co dziś wylosowałam, to znaczy tasując kartę, wyciągając ją i nie widząc jej przy wyciąganiu, no po prostu za nie mówiłam. Niesamowite, jak karty rozmawiają z duszą i jak komunikują właśnie ze mną. Zobaczmy, co mówi nam dzisiaj karta dnia. Jest to karta księżyca. Proszę Państwa, naprawdę nie pomyślcie, że wyciągam te karty specjalnie, by było po prostu ciekawie, inspirująco lub po prostu fajowo. Nie, naprawdę wyciągnęłam dzisiaj tą kartę po przełożeniu na 3. I ta karta jest właśnie kartą księżyca. Czyli dziś mamy właśnie pełnię księżyca. I ja wyciągnęłam kartę księżyca. Proszę Państwa, karty komunikują ze mną po prostu niesamowicie. Bardzo się cieszę, bo zauważam to codziennie, że karty właśnie są ze mną w kontakcie. Karta księżyca. W ten właśnie wyjątkowy dzień. Co oznacza ta karta dla nas, dla Was, dla nas wszystkich, jako karta dnia? Karta księżyca pokazuje księżyc i słońce, dobro i zło, wilka i psa, zwierzę oswojone i zwierzę dzikie, również dobro i zło. Jest również tak zwaną kartą bramą, gdzie przechodzimy właśnie tutaj poprzez tą bramę i odkrywamy coś, czego nie wiemy. Karta księżyca jako karta dnia sygnalizuje niepokój uczuciowy, który może przynieść dzisiaj zamieszanie, zazdrość, różnego rodzaju być może obsesje, niestabilność w związku i niepewne plany. Być może dzisiaj jest w Was niepokój, ponieważ myślicie, że wiele spraw jest w Waszym związku ukrytych, niewyjaśnionych,
tajemnych. Przed Wami jakoś skrupulatnie skrywanych. Dzisiaj być może wyjdą jakieś prawdy na jaw. Być może dowiecie się o czymś, czego jeszcze nie wiedzieliście do tej pory. Ponieważ karta Księżyca to karta tajemnic, sekretów, niewyjaśnionych spraw. Jednakże z drugiej strony karta Księżyca wskazuje również na romantyczność, tęsknotę, tajemnicze sprawy, także w tym pozytywnym sensie. Księżyc ma wiele znaczeń, ale odnosi się szczególnie do poznania ludzkiej psychiki. Może mówić o zmianach, jakimś twórczym dojrzewaniu, o rozwoju intuicji, o głębokich rozmyślaniach, o tęsknocie. Księżyc może jednak mówić również o iluzji, złudzeniach, jakie macie, więc pomyślcie dzisiaj realnie, czy jakieś Wasze plany, być może związane z jakimś partnerem lub związkiem, nie są tylko złudzeniem, czy ta miłość nie jest po prostu iluzją. Księżyc jest symbolem wyobraźni, fantazji, podświadomości i fikcji. Jest źródłem wielkiej intuicji i przeczucia. Więc być może dzisiaj będziecie właśnie coś przeczuwać. Wasza intuicja będzie wyczulona. Lub powinniście właśnie dzisiaj posłuchać szczególnie waszej intuicji. Wyciszcie się i posłuchajcie, co mówi właśnie do Was intuicja i Wasze przeczucia. Księżyc zapowiada bowiem przemianę w postrzeganiu rzeczywistości. W świetle Księżyca wszystko to, co mityczne, nabiera rzeczywistych kształtów. A to, co rzeczywiste, wydaje się w świetle właśnie Księżyca, szczególnie dzisiaj, w tej pełni Księżyca, wydaje się jeszcze piękniejsze. Dzisiaj być może znajdziecie coś, jakąś nową osobowość w sobie, jeśli pogrzebiecie w swojej poświadomości. Dzisiaj być może zrozumiecie, że życie nie opiera się tylko na rozumie, ale również na intuicji, podświadomości, kontakcie ze wszechświatem, na silnych właśnie tutaj popędach dobra i zła, które tutaj pokazuje właśnie ten wilk i pies. Właśnie w życiu kierowani jesteście poprzez podświadomość, popędy i instynkt. To są właśnie takie silne energie, które są też na tej karcie właśnie przedstawione. Karta Księżyca radzi Wam, kochani Państwo, byście wsłuchiwali się w swoją podświadomość i szukali odpowiedzi. Również byście szukali odpowiedzi w swoich snach. Byście być może zwrócili uwagę dziś,
jakie macie sny. Coś być może w snach podpowiada wam wszechświat. Jeśli jesteście dzisiaj niespokojni, uczuciowo jacyś roztargnięci lub przyniesie ten księżyc, czy może pełnia księżyca w was dużo różnych emocji, zamieszania, zazdrość, różnego rodzaju obsesje, niestabilność, nie martwcie się. To silne działanie dzisiejszego księżyca. W rozmaity sposób są właśnie różni ludzie na taką pełnię księżyca wrażliwi. Jedni mocniej, drudzy słabiej, inni w ogóle wcale. Być może dzisiaj odkryjecie jakieś tajemnice, które was już długo nurtowały lub czułyście, że coś jest przed wami ukryte. Karta księżyca zaleca również ostrożność, kochani państwo, ponieważ może być jakieś ryzyko straty. Jeśli jesteście niespokojni, być może należy uważać, by coś nie stracić dzisiaj. Także w dzisiejszym dniu mogą pojawić się ważne doświadczenia, które były skrywane przed wami. Może być również to jeden z dni, w którym pokonacie jakieś trudności. W tym dniu należy być jednak rozważnym i ostrożnym. Słuchać swojego wnętrza. Także uważajcie, kochani państwo, na te energie księżycowe dzisiaj. I właśnie ta karta dzisiaj nam też towarzyszy, więc bardzo jest to adekwatne do dzisiejszego dnia. Kartę z innej talii Światło i cienie, inna talia Tarota, to jest właśnie ta karta księżyca. Widzimy tutaj, że kobieta leży w pozycji takiej marzącej, marzy, być może właśnie słucha swojego wnętrza lub ma jakieś prorocze sny. I właśnie piękna pełnia księżyca, kochani. Wspaniała pełnia księżyca jest przedstawiona tutaj na tej karcie. Jest to też piękna, romantyczna karta, która mówi tutaj o uczuciach, emocjach, właśnie pięknych snach, intuicji, marzeniach, lecz również ukrywanych sekretach. Cudownie. Właśnie w takiej energii dzisiaj jesteśmy, przy tej pełni księżyca. Kochani państwo, życzę wam wszystkiego dobrego w dzisiejszy dzień pełni księżyca truskawkowego. Widzimy się oczywiście o 20:40 dzisiaj na moim kanale. Bardzo się cieszę. Udanego dnia i do usłyszenia już niedługo.